Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do zdiagnozowania. Jest to laptop gamingowy marki Acer. Acer Nitro 5 AN515-55. To jest taki średniej półeczka, w sumie średnia półeczka Intel dziewiąta generacja, nie dziesiąta, przepraszam, dziesiąta generacja z GTX 1650. Matrycą Full HD 144 Hz. Co się stało? Słuchajcie, pani, która używa tego laptopa, nagle stwierdziła, że nie ładuje baterii, ale pracowała na nim. Oczywiście do momentu, kiedy bateria się nie wyczerpała. Po wyczerpaniu baterii okazało się, że laptop jest po prostu cegłą i nie da się go w ogóle używać. Nie ładował dalej i nie uruchamiał się, bo się bateria po prostu wyładowała. Czyli tak, jakby doszło do jakiejś awarii i po awarii. Jeszcze chwilę dawało się pracować, bo bateria była naładowana. Taki fajny design, w sumie standardowy. Wyciągniemy płytę główną, dokonamy pomiarów, zobaczymy co tutaj się wydarzyło. To do roboty. Płytę sobie wyciągnąłem. Wyciągnąłem też, zdemontowałem układ chłodzenia. Tutaj była oryginalna pasta. Na rdzeniu procesora i grafiki na V-ramach i na fazach tutaj zasilania procesora. Taka mazia, taki żel przewodzący, co na początek, Słuchajcie, sprawdzimy sobie oczywiście, dwa klucze na wejściu, tu mamy gniazdo zasilania, pomiar niskiej rezystancji. Pierwszy MOSFET, drugi MOSFET. Może troszeczkę przybliżę obraz, żebyście to widzieli dokładniej. I tak, pierwszy MOSFET nie ma zwarcia, drugi MOSFET nie ma zwarcia. Względem pola masowego rezystor pomiarowy. Tutaj jest rezystor pomiarowy. Nie ma zwarcia. Zmieniam zakres na ohmy. Mega -ome, zobaczcie. Spadki napięcia na MOSFETach. Pierwszy MOSFET. Dren źródło nie ma spadku. Źródło Dren. Pół spadku. Drugi MOSFET. Źródło Dren. Pół v Dren źródło nie ma spadku. Dwa MOSFETy są sprawne. Nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. Zaraz podłączę zasilacz. Serwisowy. I sprawdzimy, czy nasze tranzystory się po prostu wysterowują i czy na główną linię zasilania, czyli na ten rezystorek, trafia nasze 20 V lub 19. Podłączam zasilacz. Pole masowe. Dren pierwszego mosfetu, u MOSFETA. Ile mamy? Mamy 0, mamy, mamy 20 V. Na źródle drena. Drenu nie ma napięcia. Na rezystorze pomiarowym nie ma napięcia, czyli nie mając zwarcia na głównej linii zasilania, układ ładowania nie wysterowuje nam tych dwóch wejściowych MOSFETów. Hm. Sprawdźmy klucz w gnieździe zasilania, bo to gniazdo nie jest takie proste. Zmieniam zakres na pomiar rezystancji. W tym miejscu jest pin, który w normalnych warunkach nie jest zwierany. Tu jest doprowadzone napięcie 3,3 V i przy podłączeniu wtyczki to napięcie jest zrzucane do zera i układ ładowania wie, że podłączony jest zasilacz. Nie ma zwarcia, poza zakresem podłączam gniazdo do końca, wtycz, wtyk gniazda zasilania do gniazda zasilania. Klucz w gnieździe działa. Klucz w gnieździe działa. Nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. Czyli ta podstawa jest ok. Problemem może być układ zasilania, układ ładowania. Yy, prawdopodobnie nie będzie problemu na którejś z tych gałęzi, bo zanim coś, cokolwiek nam wystartuje zanim jakaś przetwornica nam wystartuje. Która, która wystawi sygnał liniowy 3-3, który zasila potem układ KBC i logikę i ewentualnie samego, samego tutaj biosa, musi się pojawić te 20 V na linii. Przy, przyczyną, na tej głównej linii, przyczyną, dla której się to nie, nie dzieje, nie jest pewnie zwarcie gdzieś na którejś z gałęzi. Ale zaraz to sprawdzimy i tak. Prosty pomiar, szybciutki. Pole masowe. Faza dla Fauramu w karcie graficznej 152 ohm, norma. Dwie fazy dla karty grafiki GTX1650. Sprawdźmy. 08, norma. Tutaj, norma. Fazy dla procesora względem oczywiście pola masowego. Tu mamy 7, 6, 9 OMA, czyli, czyli dosyć wysoko. To może być zasilanie układu karty grafiki zintegrowanej w procesorze. Kolejna faza. Mamy 2, 3. Kolejna, 2, 3. Kolejna, 2, 3. I kolejna, 2, 3. Czyli mamy cztery fazy dla zasilania jądra procesora Intela. Jedna faza dla zasilania karty grafiki w procesorze Intela. SCL i nie SCL, tylko SAA, tak? System agent. Napięcie system agent lub fałce CIO lub CSA. Mamy 54 ohmy. Norma tutaj. 20 ohmów. Norma, czyli tu jest ok. Przetwornica główna. 3, 3 i 5. Poza zakresem. Poza zakresem zmieniam zakres na kilo -omy. Nawet pamięci jeszcze nie wyciągnąłem. Zobaczcie. 3,6. Tu mamy mega -omy. Tutaj. Kilo -omy. Zasilanie 1.05 dla mostka. Tu mamy most. Tu mamy most, tu mamy zasilanie dla mostu. Teraz sobie zobaczycie. Mamy co? Mamy 38,6OM. Także w porządku. Ósma noga układu SPI. Zmieniam zakres na pomiar niskiej rezystancji. Ósma noga poza zakresem. Zmieniam na Pomiar wysokiej rezystancji. Mamy wysoko. Zasilanie portu USB plus 5 V. Mega omy. W porządku. Złącze gniazdo od baterii względem masy. Ile my tu mamy? Rzućcie okiem. 1 megam w porządku. Co nam jeszcze zostało? Zasilanie pamięci operacyjnej naszego ramu, czyli ta cewka, ta faza. Względem masy. 138 ohmów, oczywiście gdy zdemontuję jeden z tych modułów, bo te moduły są zasilane na jednej linii zasilania Podskoczy nam wyżej Mamy 182 ohm No cóż, przystąpimy teraz do pomiaru naszego układu ładowania Układ ładowania tutaj to jest układ z rodziny beku. Texas Instruments BQ24781 troszeczkę nowsza wersja BQ24780S w razie czego można oczywiście tutaj zamiast tego układu dać właśnie 24780 s ACD tekst y, 6V Regn trzeba sprawdzić czy układ ładowania jest zasilany jeżeli też wszystkie sygnały będą OK a układ ładowania nie, nie generuje nam sygnału AC Drive, to może tutaj być jakiś problem. Na AC Detect musimy mieć napięcie w granicach 2,6-2,7 V. Dobra. Zaraz podłączymy płytę główną pod napięcie. Zrobię tutaj zuma i zobaczycie, jak, jakie są wartości pomiarów. Rzućcie okiem. Tutaj. Tu mamy układ ładowania BQ24781. Od lewej strony, tutaj, mamy. Nogę numer 1, tak jak na tutaj, na tym schemacie tutaj na pinaucie, I będziemy sprawdzać sobie kolejno. Te pinauty, Oczywiście ja sobie zmienię. A w zasadzie mam pomiar napięcia na mierniku na multimetrze. Podłączę zasilanie zaraz. I będziemy sprawdzać, czy pojawiają się nasze sygnały. Mam 20V podłączone. I jedziemy. Pole masowe i kolejno pin po pinie. Pin numer 1 czyli ACN i ACP, to jest pomiar, re, pom, na, pomiar prądu, przez, który przepływa przez rezystor pomiarowy. To jest pomiar po prostu prądu na głównej linii zasilania. Interesuje nas 28 noga VCC i na VCC powinniśmy mieć napięcie. Mniej więcej takie samo jak na zasilaczu. Mamy podobnie, bo tu jest rezystor 10OMowy, więc jest OK. Czyli układ ładowania jest zasilany. Szósta, 6V wyjście układu liniowego regnów wbudowanego w układ ładowania na tym kondensatorku mamy 6V stabilne, więc jest również OK. AC OK teraz sygnał AC OK na nodze piątej Teraz sobie sprawdzimy piątą nogę układu zdecydowałem się na przełączenie na mikroskop, żebyście to dokładniej widzieli, bo nawet zoom na kamerze tutaj stacjonarne nie daje tego co mikroskop i jeszcze raz pole masowe czyli zasilanie układu tutaj było w normie w 19 V Piąta noga AC, ok. Musi być około 3, 3 V. Raz, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 88. Jeszcze raz. Sygnał REGN, czyli też 6 V liniowe. Mamy 6 V. Super. AC DETECT. AC DETECT. Na, Pinauc na pinaucie AC DETECT mamy na szóstej nodze. Więc wędrujemy na szóstą nogę. Czyli mamy tutaj 3, 4, 5, 6 i mamy tu ile? 2,7 V, więc tu jest yy, ok. Super. I AC Drive. AC Drive powinien trafić na bramkę naszych dwóch MOSFETów wejściowych. AC Drive, która to noga. Czwarta noga, czwarta noga AC Drive. Czy będziemy mieli tutaj 26V, 25? Muszę to delikatnie robić, robię to lewą ręką. 0000. 0047 Czyli nie ma AC Drive. Jest AC OK, nie ma AC Drive. Słuchajcie, może być problem z układem ładowania chociaż ja wątpię myślę, że może być tutaj coś bardziej poważnego natomiast e, wymienię ten układ BQ24780 na BQ24780S z 81 na 80S wymienimy zobaczymy czy to przyniesie jakiś rezultat grzeje płytę główną, grzeje układ Temperatura na chocie 400 stopni, 60 litrów wydmuch. To chwilę musi potrwać. Płyta musi nabrać temperatury. Szczerze, co o tym myślę? Moim zdaniem układ będzie sprawny. Czuję to po prostu, bo generalnie mamy AC-ok. OK. Pin detekcji zasilacza wpiętego w gnieździe jest ok. Zasilanie układu jest OK, 6V regn jest OK, ale mogę się mylić. Mogę się mylić może po prostu. I AC drive oczywiście. Od AC drive jest ok w rejonie 2,6-27V, więc układ ładowania powinien nam wysterować te MOSFETy i nie mamy zwarcia na głównej linii zasilania. Układ zdemontowany, zaraz przygotuję inny układ 24780, nowy układzik w blistrze. ściągniemy sobie tą folię. Jest to 24780 S. Musimy pobielić te nogi od spodu. Pola lutownicze. Nówka sztuka. Teraz to miejsce trafi do 24780 S. Rozgrzeję płytę główną. Zadam tu fluxa wortona. I słuchajcie, po wymianie, po wymianie układu ładowania sytuacja jest identyczna. Zero poboru prądu, totalne zero. Na rezystorze pomiarowym mamy ile? Mamy zero. Na drenie mamy 20. Nie ma ładowania przetwornica główna dalej nie pracuje, bo nie mamy nie mamy tutaj napięcia na głównej linii zasilania słuchajcie, teraz wchodzimy na level wyżej na bardzo wysoki level serwisowania, tego raczej nie zobaczycie u innych, na innych kanałach ponieważ tego nigdy nie pokazywałem i chyba może ktoś tam kiedyś gdzieś pokazywał, ale Generalnie klucze, pierwszy i drugi MOSFET, one są jakby testowane, one są próbkowane przez, przez układ ładowania. I zaraz sprawdzimy, czy nasz układ ładowania próbkuje te MOSFETy, ten pierwszy MOSFET i sprawdzimy sobie odczyt na bramce i zaraz zobaczycie. Albo zrobimy to za pomocą oscyloskopu, który tutaj widzicie, którego tutaj widzicie. Ja już go mam ustawionego na zakres 0,5 V. Próbkowanie co co sekundę, słuchajcie, co sekundę. Uwaga, zaraz podłączę jeszcze raz zasilanie, podłączę się w bramkę tranzystora pierwszego MOSFETa, tego zaraz z za gniazdem zasilania i sprawdzimy. Obserwujcie oscyloskop z tej strony. Ja już to sprawdziłem, czy nam próbkuje, to, to znaczy, czy układ ładowania próbkuje nam dwa MOSFETy. I popatrzcie, nie wiem czy to widać. Mamy takie piki. Może jeszcze raz zrobię zooma na, na oscyloskop. Podłączam się do bramki tranzystora pierwszego MOSFETA. Podłączam zasilanie. I takie piki powstają. Układ ładowania próbkuje nam MOSFETA. Ta wymiana układu ładowania była bez sensu, czułem to w kościach. Co można z tym zrobić, słuchajcie? Trzeba sprawdzić obwody bramek obwody bramek yy, MOSFETów wejściowych, mimo że one są. Mimo że one są sprawne. Więc co teraz zrobimy? Wszystko działa, wszystko jest sprawne, laptop ale laptop nie działa, czyli układ ładowania sprawny. Sprawdziłem ten rezystor. 4, 4 kilo tutaj do bramki. To jest rezystor i kondensator. Słuchajcie, trzeba sprawdzić bramki MOSFETów, a konkretniej kondensatory. Kondensatory przy samych bramkach. Te mikrokondensatorki i po prostu wylutujemy te kondensatory. Z pierwszego mosfeta, ten kondensator przy bramce, jeżeli takowy istnieje, i zmienimy jego wartość na większą. A żeby wam to zobrazować, tak bardziej po ludzku, to tutaj macie schemat. Tu mamy klucz wejściowy. Tu mamy gniazdo. Tu mamy ten pierwszy mosfet PQB3, tu mamy drugi PQB4. I interesuje nas ten obwód konkretnie. Czyli tych dwóch MOSFETów. A konkretniej te kondensatorki. Czyli PCB1 1000 piko i PCB3 0047. Ale na początek zajmiemy się tym kondensatorkiem. PCB1 zmienimy go na. Wyższą pojemność bądź inną pojemność, i zobaczymy, czy, czy po prostu laptop zacznie działać. A gdzie, na, gdzie się znajduje nasz PCB1? Schemat sobie wyłączymy. PCB1 znajduje się z drugiej strony płyty, od strony zasilania procesora. Tu mamy PCB1 przy PRB4. Ten kondensator wylutuje i wylutujemy tutaj coś innego. Dobra, to do dzieła. Płytę teraz odwrócimy. I tutaj mamy naszego delikwenta. Ten kondensator będziemy usuwać. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał komputer bez tego kondensatora na początek. Sprawdzimy, czy się nam tutaj nie, nie uaktywni ten pierwszy klucz, czy układ ładowania nie zacznie go po prostu nie, nie załączy go czy AC Drive się po prostu nie pojawi to próbkowanie to to jest taka rzecz, o której niewiele niewielu, niewiele serwisów wie no ale ja o tym wiem a skąd wiem o tym? Z doświadczenia, słuchajcie, czasami jest tak, że się człowiek siedzi, siedział nad jakąś płytą godzinami i po prostu miał jakiś problem do rozwiązania. Wszystko było niby ok, a laptop nie działał. Dobra, kondensator usunięty. Sprawdzimy, czy płyta zadziała. Ok, słuchajcie, wymieniłem kondensator PCB1 na 2000 pico, bo taki miałem. I PCB-3 na taką samą wartość, też z obwodu innego zasilacza. To jest ten PCB-3. Takie dosyć solidne, te luty mi wyszły za solidne, troszeczkę. I co dalej? Dalej pozostaje mi podłączyć zasilacz. Zasilacz serwisowy. Zasilacz uruchomiony. Zaraz włączę linie, ale pierw podłączę sobie wtyk od zasilacza do płyty głównej. Tak jak tu widzicie, już wtyczka. Wetknięta. I będziemy obserwować rejon tutaj naszych dwóch tranzystorów, MOSFET i rezystora pomiarowego. Dobrze, włączam linię i zobaczcie, co się będzie działo. I popatrzcie. Popatrzcie, mamy śladowy pobór prądu i teraz pomierzymy sobie napięcie na drugim kluczu, na pierwszym kluczu, źródło i mamy 20 V. Rezystor pomiarowy 20 V. Drugi MOSFET 20V. Czyli co? Udało się. Znaleźliśmy przyczynę. A dalej? Dalej po prostu złożymy laptopa i sprawdzimy, czy on po prostu pracuje. Zobaczcie na stoloskopie, jak to wygląda. Podłączam się do bramki pierwszego tranzystora i włączam zasilacz serwisowy podziałka na 20V. Zobaczcie, i generalnie mam od razu 20V na bramce. Na rezystorze pomiarowym 20V, więc mamy sukces. Składam lapka i zobaczymy, czy to działa. Ale zanim złożę laptopa, sprawdzę, czy sprzęt nam ładuje baterię. Baterię sobie podłączę tutaj, złącza baterii. Tak powiem na przysłowiowego pająka, zasilacz serwisowy jest włączony. I poczekamy chwilę. Czy rozpocznie się proces ładowania tej baterii? Obserwujcie prąd. I jest, ładuje. Mamy 1,5 Ampera. Ponad, ładuje baterię. Dobra, składamy sprzęt. Laptop złożony, nie skręciłem go jeszcze. Podłączyłem w środku baterię. Podłączony pod zasilacz serwisowy. Ładuje baterię, pobiera około 1,5 Ampera. Wejdziemy sobie do Biosu. Proszę, odpala. Ja już go wcześniej uruchamiałem. Mamy tutaj dysk klienta. Nie chciałbym zbotować systemu. I co my tu mamy? Mamy i 5 300 Mamy 16 GB RAMu. Mamy dysk WD. 512 GB na M2. Datę tu już ustawiłem. Także naprawa się udała. I zrobimy podsumowanie. Acer Nitro 5 naprawione. Uszkodzenie nieoczywiste. Dosyć trudne uszkodzenie. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to praktycznie tego by nie znalazł. Można byłoby podmieniać klucze na wejściu, można byłoby wymieniać, i to ja zrobiłem układ ładowania, bo to mi przyszło do głowy na początku, tak jak prawie każdemu, reszta, wszystko w oczytach OK. Przetwornica OK. Wszystkie gałęzie zasilania, OK. Przetwornica ładowania, baterii, czyli ten kontroler główny został wymieniony ten z firmy beku instrument Instruments BQ24781 Słuchajcie, ten układ ładowania, który tutaj wcześniej wymieniałem zamieniłem go z powrotem na ten stary BQ24781, zrobiłem już to poza kadrem bo nie było po prostu różnicy BQ24780S zachowywał się identycznie więc nie było żadnej różnicy klucze na wejściu sprawne, wszystko było sprawne laptop dalej nie chciał przełączać tych dwóch mosfetów na wejściu Oczywiście wykluczyłem te wszystkie elementy, poza, 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 poza układem ładowania i skupiłem się na próbkowaniu tranzystorów wejściowych Po podłączeniu oscyloskopu okazało się, że układ próbkuje te bramki tranzystorów czyli przez AC drive, około 5 czy 6 impulsów jest co sekundę i tutaj znalazłem problem. Rezystory w tym wodzie były ok, około 4 kilo 2 po 4 kilo yy, kondensatory 1000 piko na wejściu na pierwszym mosfecie zmienione na 2000 piko i drugi yy, kondensator 0.047 mikrofarada na 25 V wymieniony na inny kondensator. Też ge generalnie troszeczkę większej pojemności. I tu nie chodzi o to, że, że po prostu te kondensatory były uszkodzone, prawdopodobnie te kondensatory, bo ja to sprawdziłem, ten 1000 piko stracił pojemność, tam było około 333 piko. Ten drugi kondensator 0047 mikro również troszeczkę stracił pojemności. Dałem na zapas troszeczkę większe, no tak, żeby, żeby to dobrze działało, żeby nie było takiego potem problemu. Bardzo ciekawe uszkodzenie. Laptop działa, ładuje. Mamy pełen sukces. Komentujcie, subujcie, łapkujcie, napiszcie w komentarzu, co tam myślicie o tej naprawie. Hej, trzymajcie się. Do następnego odcinka.